W aktach policyjnych Josifa Dżugaszwilego napisano: chłop z wioski Dodo Liłotyfliskiego rejonu. Urodził się w 1881 roku. To była pomyłka, gdyż Stalin urodził się dwa lata wcześniej. Ojciec Wisarion Iwanowicz, szewc, miejsce pobytu nieznane. Matka Katarzyna. Znaki szczególne: wzrost 2 arszyny i pół wereszka, to jest około 163 cm. Budowa ciała przeciętna. Wywiera wrażenie przeciętnego człowieka. Jak to się stało, że ten przeciętny Gruzin, Josif Dżugaszwili, który przyjął pseudonim Stalin, zdobył władzę tak wielką i tak zabójczą? Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. To Lenin otworzył przed Stalinem drogę do władzy. Spotkali się po raz pierwszy 16 kwietnia 1917 roku na dworcu w Białostrowie, gdzie Lenin wysiadł z pociągu ze Szwajcarii. Na peronie stała jego siostra Maria, Lew Kamieniew i Józef Stalin. Lenin minął Stalina, którego nie znał, i powitał Kamieniewa okrzykiem: co ty tam wypisujesz wprawdzie? Czytaliśmy parę twoich artykułów i przeklinaliśmy cię. Kamieniew zaczął się bronić. Lenin atakował. Głupotą jest agitowanie za prowadzeniem wojny. My, bolszewicy, powinniśmy się przeciwstawiać wojnie i żądać jej zakończenia. Kłótnia na dworcu rozpalała się, nie dając Stalinowi okazji do przedstawienia się wodzowi rewolucji. Stało się to innego dnia i Lenin szybko potrafił docenić zalety charakteru Gruzina. Oddanie bolszewickiej sprawie, za co był wielokrotnie aresztowany przez carską policję i zesłany na Sybir. Bezwzględność, wielkie zdolności organizatorskie i zamiłowanie do papierkowej roboty. Był doskonałym wykonawcą planów Lenina, dążącego do zdławienia wszelkiej demokracji w partii, stworzenia doskonałej machiny biurokratycznej decydującej o życiu i śmierci członków partii i obywateli nowego państwa. Dlatego 9 kwietnia 1919 roku Lenin powierzył Stalinowi stanowisko ludowego komisarza, czyli ministra kontroli państwowej, a później mianował go sekretarzem generalnym partii bolszewickiej. Wtedy stanowisko to nie było tak ważne i znaczące jak kilkanaście lat później, ale z tego miejsca Stalin mógł rozpocząć walkę o władzę, choć zdawał sobie sprawę, że Lenina nie pokona. Tyle, że siły wodza rewolucji wyczerpywały się. W połowie 1921 roku Lenin zaczął cierpieć na dotkliwe bóle głowy. 4 czerwca biuro organizacyjne partii komunistycznej zaleciło mu, aby przerwał pracę. Za tym troskliwym poleceniem stał Stalin. On zaczął izolować Lenina. 25 maja 1922 roku nastąpił pierwszy wylew krwi do mózgu. Dla Stalina był to doskonały pretekst. 18 grudnia ogłosił się nadzorcą zdrowia Lenina, ale jego gra była już szyta zbyt grubymi nićmi, aby słabnący wódz jej nie przejrzał. Lenin rozpoczął walkę ze Stalinem i zaczął szukać sojusznika. Uważał, że takim może być Lew Trocki, jeden z przywódców rewolucji 1917 roku. W kwietniu 1922 roku Lenin zaproponował mu, aby został jego zastępcą przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, czyli premiera. Trocki odmówił. Kilka miesięcy później Lenin ponowił propozycję. Musicie być zastępcą. Sytuacja jest taka, że konieczne są przetasowania personalne. Co przez to rozumiecie? Proponuję wam sojusz przeciwko biurokracji w ogóle i przeciwko biuru organizacyjnemu w szczególności. Szefem biura organizacyjnego Komitetu Centralnego był Stalin. Tak więc Lenin proponował Trockiemu sojusz przeciwko Stalinowi. Nie, nie, towarzyszu Lenin. Wiecie, że nigdy nie obawiałem się wyzwań, ale to stanowisko nie dla mnie. Myślę teraz o poświęceniu się pracy naukowej i ideologicznej. Proszę, proszę, nie przekonujcie mnie. Trocki usuwał się w cień życia politycznego i partyjnego. Nie rozumiał, że w ten sposób oddaje pole Stalinowi i że będzie to miało dla niego śmiertelne konsekwencje. Pewnego dnia Stalin zadzwonił do Lenina, a gdy jego żona Nadjeżda Krupska odmówiła przywołania męża do telefonu, ordynarnie zwymyślał ją. Rozżalona Krupska poskarżyła się mężowi. To zapewne było kroplą przepełniającą czarę. Lenin, schorowany i słaby, miał jeszcze dość siły, aby zaszkodzić Stalinowi. Podyktował swojej sekretarce list do zjazdu partii bolszewickiej. W chwili zajęcia stanowiska sekretarza generalnego KC Stalin skupił w swych rękach wielką władzę.
i nie jestem pewien, czy potrafi zawsze tej władzy użyć z należytą starannością. Towarzysz Trocki natomiast odznacza się nie tylko niezwykłymi zdolnościami. Jest nawet z całą pewnością najbardziej uzdolnionym członkiem obecnego Komitetu Centralnego. Później Lenin dopisał: Stalin jest zbyt wielkim grubianinem. I ta wada zupełnie znośna wśród komunistów w biurze sekretarza KC jest nie do zniesienia. Dlatego proponuję towarzyszom znalezienie sposobu na usunięcie Stalina z tego stanowiska i powołanie kogoś innego. Było oczywiste, że ten list, odczytany po śmierci wodza rewolucji członkom zjazdu partii bolszewickiej, przekreśli szansę Stalina na przejęcie władzy. A jednak list ten, znany jako testament Lenina, nigdy na zjeździe nie został odczytany. Stalin był sprytniejszy. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Przed śmiercią Lenin podyktował list do członków zjazdu partii bolszewickiej, w którym bardzo negatywnie oceniał Stalina i proponował usunięcie go ze stanowiska sekretarza generalnego. List jednak nie został odczytany. Stalin był na to za sprytny. Lenin dyktował list swojej sekretarce, Lidii Fotijewej. Ona zdawała sobie sprawę, że dni jej szefa dobiegają końca i że powinna szukać nowego protektora. Niewykluczone, że uznała, iż Stalin zajmie to stanowisko. Dość, że jemu przekazała jedną z kopii listu Lenina. Stalin miał więc czas, aby przygotować obronę. Ale czy to możliwe, aby Lenin, stary konspirator, był tak naiwny i nie przewidział, że list dotrze do rąk Stalina? A może przygotował zasadzkę? Umyślnie doprowadził do tego, że Stalin dowiedział się o liście. Zalakowaną kopertę z adnotacją ściśle tajne otrzymała żona Lenina i ona miała złamać pieczęcie po śmierci męża. Kopia listu pozostała w sekretariacie. Po co? Niewykluczone, że Lenin zrobił to umyślnie, aby Stalin przechwycił tę kopię, a jednocześnie napisał drugi list do członków zjazdu o zmienionej treści, zawierającej wiele dowodów całkowicie dyskwalifikujących Stalina. I ten list ukrył w moskiewskim mieszkaniu lub w swoim gabinecie na Kremlu. Może o tym świadczyć dziwne zachowanie Lenina. Pewnego październikowego dnia 1923 roku zażądał, aby z Gorek, gdzie znajdowała się jego willa, zawieziono go do Moskwy. Był bardzo podniecony. Przez całą drogę ponaglał kierowcę, aby jechał szybciej. W mieszkaniu w Moskwie obszedł wszystkie pokoje, czegoś szukał. Stawał się coraz bardziej nerwowy. Potem kazał zawieźć się do swojego rządowego gabinetu. Tam zaczął przeglądać notatki. Wreszcie zabrał kilka książek i następnego dnia rano kazał odwieźć się do Gorek. Po co przyjechał do Moskwy? Ani towarzysząca mu siostra Maria, ani żona nie potrafiły wytłumaczyć tak niespodziewanego kaprysu ciężko chorego człowieka. Po powrocie stan jego zdrowia gwałtownie się pogorszył. Wezwano lekarza. Zanim doprowadzono go do chorego, Nadjeżda Krupska wyjaśniła, że mąż jest bardzo chory. Powiedziała do lekarza: może przeinaczać fakty. Nie chcę, aby rozeszły się słuchy, że skradziono mu listy i dokumenty. Najwidoczniej obawiała się, że podekscytowany Lenin zdradzi lekarzowi cel wyprawy do Moskwy i poskarży się, że nie znalazł dokumentu, po który pojechał. To znaczy, że wcześniej Lenin żalił się jej, iż okradziono go. Być może w to nie uwierzyła lub chciała ukryć ten fakt. Czyżby więc Stalin był sprytniejszy i wykrył podstęp polegający na tym, że Lenin skierował jego uwagę na list pozostawiony w sekretariacie, gdy w istocie drugi, o wiele ważniejszy, dyskwalifikujący Stalina, pozostawił w moskiewskim mieszkaniu lub w rządowym gabinecie. I Stalin odnalazł ten prawdziwy testament. Zniszczył go i wszelkie dowody, które miały skompromitować go w oczach członków zjazdu. Wygrał tę bitwę. Czy to możliwe, że obawiając się następnych działań Lenina, otruł go? W marcu 1922 roku Stalin poinformował członków biura politycznego, że Nadjeżda Krupska poprosiła go o cyjanek potasu, gdyż chciała skrócić cierpienia nieuleczalnie chorego męża. Stalin wyjaśniał, że odmówił spełnienia tej prośby. To nie jest jedyny ślad wskazujący, że Lenin mógł umrzeć nie w sposób naturalny. Jego kucharz twierdził, że prosił go o truciznę. Lew Trocki, jeden z głównych konkurentów do władzy, uważał, że Lenin został otruty przez Stalina. Dowodu na to nie ma. Jedynie lekarze, Osipow i Dobrogajew,
pozostawili opinię, że przyczyną śmierci była arterioskleroza z równoczesnym porażeniem mózgu i nie doszukali się jakichkolwiek nienaturalnych przyczyn śmierci. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku o godzinie 18:50. 4 miesiące po jego śmierci Nadjeżda Krupska przekazała testament męża biuru politycznemu, które zdominowane przez Stalina uznało, że nie należy listu odczytywać członkom zjazdu. Na dziesiątki lat testament Lenina pozostał tajemnicą. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Lenin, który rankiem 21 stycznia 1924 roku doznał kolejnego wylewu krwi do mózgu, zmarł tego dnia wieczorem. Wydawało się, że przed Stalinem otwierała się droga do władzy w Związku Radzieckim, ale był jeszcze za słaby, aby samotnie zwyciężyć w tym boju. Na drodze stał potężny przeciwnik – Lew Trocki. Do Rosji powrócił po rewolucji lutowej w 1917 roku z emigracji w Stanach Zjednoczonych. Tuż przed rewolucją październikową zdecydował się oddać bolszewikom swój talent organizatora i mówcy. Pisał o swoim udziale w przejęciu władzy przez komunistów. Gdyby w Piotrogrodzie nie było mnie ani Lenina, nie byłoby rewolucji październikowej. Tak napisał. Ani mnie, ani Lenina. Uważał, że jego wkład w zwycięstwo bolszewików był większy niż Lenina. Jednakże bardziej zasłużył się rewolucji w 1919 roku, gdy w Rosji wybuchła wojna domowa. Wojska bolszewickie nie były liczne, a ich siła bojowa nie była duża. Trocki, który od marca 1918 roku był komisarzem spraw wojskowych, potrafił przeciągnąć na stronę rewolucji i wcielić do armii tysiące carskich oficerów, zaprowadzić bezwzględną dyscyplinę, ogłosić masowy zaciąg i ze zwieraniny awanturników, idealistów i rabusiów stworzyć potężną armię. Sam był dla żołnierzy przykładem męstwa i bezkompromisowości, także okrucieństwa. W Ryaszku zebrano kilka tysięcy deserterów z Armii Czerwonej. Otoczyli ich żołnierze z karabinami i poprowadzili na duży plac, pośrodku którego stała niewielka na prędce sklecona trybuna. Dezerterzy, hałastra z wirów i awanturników, którym znudziła się wojaczka, gotowi byli w każdej chwili rzucić się na konwojentów. Ci trzymali karabiny uniesione, przygotowane do strzału. W pewnym momencie na plac wjechał odkryty samochód, w którym obok kierowcy siedział człowiek w czarnym, skórzanym płaszczu. Wszedł na trybunę. Wówczas rozległy się okrzyki. Konwojenci przyłożyli kolby karabinów do ramion, aby oddać salwę ostrzegawczą, gdy nagle rozległ się głos Trockiego. Co to za ludzie? Pytam, co to za ludzie z bronią? To jest konwój, towarzyszu komisarzu. Rozkazuję odesłać konwój. Przed wami nie białogwardyjska swołocz, lecz żołnierze rewolucji. Odesłać konwój. Oznaczało to, że żołnierze odejdą, a na placu wśród tłumu dezerterów pozostanie Trocki. Zapadła cisza. Żołnierze eskorty opuścili karabiny i zaczęli się wycofywać, pozostawiając samotnego człowieka w skórzanym płaszczu. Nagle przez cały plac przetoczył się okrzyk hurra. Takim był Trocki. Potrafił panować nad tłumem, ale nie potrafił walczyć o swoje sprawy. W styczniu 1924 roku, gdy Lenin leżał śmiertelnie chory, Trocki dał się przekonać lekarzom, że powinien wyjechać na wypoczynek do Soczi. Nie podejrzewał, że lekarze, zalecając wyjazd, wykonywali polecenie Stalina. Gdy zmarł Lenin, Trocki był daleko od Moskwy. Doszły go jednak wieści o śmierci wodza i wówczas zadzwonił do Stalina. Dochodzą mnie tu słuchy, że towarzysz Lenin nie żyje. Jestem zszokowany. Czy może to być prawda? Pytał naiwnie i jeszcze bardziej naiwnie uwierzył w słowa Stalina, który przekonywał go, że towarzysz Lenin jest chory, ale nie ma powodów do obaw o jego życie. To dobrze, to dobrze. Liczę na to, że zawiadomicie mnie, jeżeli stan zdrowia towarzysza Lenina się pogorszy. Ja i tak planuję zakończyć urlop za kilka dni. Gdy trwała ta rozmowa, Lenin już leżał w trumnie. W ten sposób Trockiego nie było ani na pogrzebie,
ani w czasie decydującego rozdania władzy, którą przejęli Stalin, Kamieniew i Zinowiew. Ale żywy Trocki, pozostający w partyjnych władzach, otoczony sławą bohatera rewolucji i wojny domowej, wciąż był zagrożeniem dla Stalina. Musiał odejść. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. W wyniku ataków Stalina i wspierającego go Zinowiewa i Kamieniewa władze partyjne pozbawiły Trockiego stanowiska komisarza obrony, a później usunęły z politbiura. Stalin jeszcze był za słaby, aby zabijać. Musiał pozostawić Trockiego przy życiu. Natomiast zadziwiające wydarzenie miało miejsce w 1925 roku. Amerykański komunista Eastman, który spędził w Moskwie zimę z 23 na 24 rok, wydał w Stanach Zjednoczonych książkę pod tytułem Gdy Lenin umarł. W niej opublikował testament Lenina i opisał, jak Stalin ukrył ten dokument przed światem. Książka stała się sensacją. Komuniści z Wielkiej Brytanii i Francji zaczęli dobijać się do Trockiego, aby przedstawił prawdę. I co zrobił człowiek pokonany przez Stalina? Człowiek, który miał w ręku tak potężną broń jak oskarżenie Stalina, że ukrył testament wodza rewolucji. Trocki 1 lipca 1925 roku podpisał oświadczenie, w którym stwierdzał, że Lenin nie pozostawił żadnego testamentu, lecz jedynie list zawierający rady o charakterze organizacyjnym i że list ten został przedstawiony delegatom na zjazd partii. Oświadczenie Trockiego opublikowała brytyjska gazeta Sunday Worker, a tuż potem radziecki Bolszewik. Dlaczego Trocki zrezygnował z możliwości wygrania walki ze Stalinem i tym samym walki o życie? Uznał, że nie może naruszać dyscypliny partyjnej i utracił ostatnią szansę obrony. Gdy próbował to zrobić rok później, Stalin był już za silny. Obsadził swoimi ludźmi kluczowe stanowiska w państwie. Oni zamknęli Trockiemu dostęp do prasy. Redaktorzy naczelni głównych gazet byli ludźmi Stalina i żaden z nich nie przyjąłby do wydrukowania artykułu Trockiego. Policja kontrolowana przez Dzierżyńskiego, bliskiego współpracownika Stalina, tropiła zwolenników Trockiego i rozpędzała ich manifestacje. Wszelkie próby wydrukowania ulotek, które miały być rozprowadzone wśród delegatów na zjazd partii komunistycznej, kończyły się zamknięciem przez policję drukarni. Jednocześnie z wielkim rozmachem organizowano demonstracje ludzi pracy, wyrażających swe oburzenie z powodu rozbijackiej działalności Trockiego, którego nazywano byłym menszewikiem i sojusznikiem Churchilla. Trocki nie miał już głosu. W 1928 roku został skazany na zesłanie do Aumaaty. 17 stycznia do jego mieszkania wdarło się kilku funkcjonariuszy tajnej policji politycznej. Było wcześnie rano i Trocki, zaniepokojony hałasami, wybiegł do przedpokoju w piżamie. Widząc żołnierzy, uciekł do swojego pokoju i zabarykadował drzwi. Krzyczał: to jest bandycka napaść! Żądam, abyście natychmiast opuścili mój dom! Towarzyszu Trocki, mamy nakaz, otwórzcie drzwi! Żadne perswazje nie pomagały. Towarzyszu Trocki, wzywam was po raz ostatni, otwórzcie drzwi! Natychmiast odejdźcie stąd! Wyłamać drzwi! Gdy futryna runęła i żołnierze znaleźli się oko w oko z byłym komisarzem, ten rozpoznał w dowódcy swojego byłego ochroniarza. Policjant ukląkł przed Trockim i zaczął płakać. Zastrzelcie mnie, towarzyszu Trocki! Zastrzelcie mnie! Stańcie i czyńcie swoją powinność. Rozgrzeszony dowódca nakazał, aby jego ludzie siłą przebrali aresztowanego, a następnie wyprowadzono go do samochodu i odwieziono na dworzec, gdzie na oczach setek podróżnych zapakowano do wagonu ekspresu. Rok później dwaj funkcjonariusze OGPU wyprowadzili Trockiego, jego żonę i starszego syna Lwa Siedowa do samochodu i zawieźli do portu w Odessie, gdzie wprowadzono ich na pokład statku Illich. Gdy statek minął Bosfor, oficerowie z eskorty wręczyli Banicie $1500 i łodzią powrócili na brzeg. Trocki zgłosił się do ambasady radzieckiej w Istambule, gdzie mieszkał przez 6 tygodni, a następnie przeniósł się na turecką wyspę Prinkipo. Wydawało się, że na wygnaniu przestał być groźny. Stalin koncentrował się na niszczeniu rywali, którzy pozostali w kraju. Rozprawił się z ludźmi, którzy wsparli go w walce z Trockim, Zinowiewem i Kamieniewem. W 1926 roku był jeszcze za słaby, aby swoich wrogów z władz partyjnych skazywać na śmierć.
musiał zadowolić się pozbawianiem ich stanowisk i wykluczeniem z partii. Jednakże ten mściwy Gruzin nie zapominał urazów, nosił je długo w sercu, całymi latami i czekał na stosowną okazję. Nadarzyła się w sierpniu 1932 roku, gdy jego dwaj wrogowie związali się z niewielką organizacją, na czele której stanął stary bolszewik, Martymian Riutin. Jego celem było przeciwstawienie się dyktatorskim zapędom Stalina, ale ten łatwo przekonał towarzyszy, że jest to wywrotowa grupa godząca w socjalizm i porządek w państwie. Ciągle był za słaby, aby przeforsować wyroki śmierci. Biuro polityczne zatwierdziło jedynie wyroki wieloletniego więzienia. Zinowiew i Kamieniew, ponownie wykluczeni z partii, zostali zesłani na Ural. Stalin ugruntował swoje wpływy we władzach partii bolszewickiej tak bardzo, że gotów był przystąpić do ostatecznej rozprawy z opozycją. Czekał na pretekst. Potrzebował krwi. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. 1 grudnia 1934 roku, tuż po godzinie 16, Siergiej Kirow, przewodniczący Miejskiego Komitetu Partii Komunistycznej w Leningradzie, przyjechał do budynku Smolnego, gdzie mieściło się jego biuro. Człowiek z obstawy, były żołnierz o nazwisku Borisow, pozostał przy samochodzie, choć zazwyczaj towarzyszył szefowi do drzwi jego gabinetu. Kirow nie zwrócił na to uwagi. Nie zdziwiło go również, że na trzecim piętrze nie było warty. Minął ciężkie, obite skórą drzwi i poszedł do pokoju swojego współpracownika, Michaiła Czudowa. Był tam przez kilkanaście minut, a następnie wyszedł na korytarz i skierował się w stronę swojego gabinetu. Minął wnękę okna. Przez moment wydało mu się, że dostrzega tam sylwetkę człowieka odcinającą się na jasnym tle nieba widocznego za oknem. Przystanął, aby sprawdzić, czy wzrok nie mylił go. I w tym momencie z ciemności wyłonił się mężczyzna. Kirow nie zdążył się nawet odwrócić, gdy zamachowiec strzelił z rewolweru w jego kark. Oddał też drugi strzał, ale chybił. Kirow, ciężko ranny, osunął się na ziemię. Obok niego upadł morderca, który zemdlał z wrażenia. Z pokojów wybiegli ludzie zaalarmowani hukiem wystrzałów. Było już za późno, aby udzielić pomocy rannemu. Siergiej Kirow zmarł. 16 godzin później, rankiem 2 grudnia do Leningradu przybył specjalnym pociągiem Józef Stalin. Było to wydarzenie niezwykłe. Stalin był chorobliwie przeczulony na punkcie swojego bezpieczeństwa. Nigdy nie pojechał do żadnej fabryki w czasie, gdy trwała tam normalna praca. Nigdy nie schodził do tłumu. Nie witał się z ludźmi wiwatującymi na jego cześć w czasie państwowych świąt. Bał się ich. Wobec takich zwyczajów gwałtowny, pospieszny przyjazd do Leningradu był dziwny. Stalin postanowił osobiście poprowadzić śledztwo. Gdy doprowadzono przed jego oblicze zamachowca, zapytał: dlaczego to zrobiłeś? I wtedy stało się coś nieprzewidzianego. Chłopak zaczął płakać. Ukląkł i wskazując na stojących za nim NKWD-zistów krzyknął: Przecież oni mi kazali! Kilku żołnierzy rzuciło się na niego, powalili na podłogę i zaczęli okładać kolbami, a gdy stracił przytomność, wywlekli go z pokoju. Stalin nie reagował. W tym samym czasie zginął w wypadku samochodowym ochroniarz Kirowa, Borisow. Wcześniej aresztowano go i podczas przewożenia z więzienia do budynku Smolnego samochód uderzył w ścianę domu, co według oficjalnej wersji było przyczyną śmierci Borisowa. W rzeczywistości konwojenci zatłukli go stalowymi prętami. Dlaczego? Być może gotów był wyjawić, z jakiego powodu krytycznego wieczoru nie towarzyszył Kirowowi w drodze do gabinetu, lecz pozostał przy samochodzie. Zapewne otrzymał takie polecenie lub w jakiś sposób odwrócono jego uwagę. Dlatego musiał zginąć. Kilka tygodni później zginęli konwojenci, którzy zamordowali Borisowa. Ten trop został całkowicie wymazany. 4 grudnia przewieziono zwłoki Kirowa do Moskwy, gdzie miały odbyć się główne uroczystości pogrzebowe. Ściągnięto tysiące ludzi z całego Związku Radzieckiego. Zaproszono delegacje zagraniczne. Prasa zamieszczała artykuły o nieodżałowanej stracie najlepszego syna narodu. Pogrzeb odbył się oczywiście na Placu Czerwonym, a za trumną wiezioną na lawecie szli najwyżsi dostojnicy partyjni. Po spopieleniu zwłok urnę z prochami niósł sam Stalin i złożył ją we wnęce kremlowskiego muru. Potrzebna, bo była tak wystawna ceremonia. Wszyscy musieli widzieć, jak bardzo partia boleje nad stratą.
To miało uzasadniać bezwzględność w poszukiwaniu winnych zamachu i ukaraniu ich. W tym samym czasie w Leningradzie i Moskwie trwało śledztwo w sprawie okoliczności zamachu na Kirowa. Jednakże oficerowie śledczy nie starali się dociec prawdy. Z Moskwy bezpośrednio od Genricha Jagody, komisarza spraw wewnętrznych, otrzymali polecenie, co śledztwo ma wykazać. Ich obowiązkiem było udowodnienie, że zamachowiec był członkiem tajnego związku Zinowiewowców. Siergiej Zinowiew i Borys Kamieniew mieli zginąć. Stalin przystąpił do likwidowania tych, którzy mogli protestować przeciwko jego władzy absolutnej i dokonał tego ze straszliwą konsekwencją. 4 lata później był już dyktatorem, którego władzy nie mógł zagrozić nikt. Swojej potędze poświęcił życie milionów ludzi. Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.